Poważne utrudnienia w ruchu drogowym czekają niebawem kierowców w centrum Suwałk. Pod koniec kwietnia zostanie zamknięte skrzyżowanie u zbiegu ulic Mickiewicza i Wareńskiego z ulicą Kościuszki. Powodem jest wymiana spoiny łączącej kostkę brukową. Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk, nie kryje, że utrudnienia w ruchu będą. Liczy, że kierowcy będą omijać newralgiczny punkt nowo powstałą ulicą 24 sierpnia, czyli tak zwanym przedłużeniem ulicy Wigierskiej. Na pewno wyłączenie tego skrzyżowania będzie powodowało utrudnienia w ruchu, bo jest to jedno z ważniejszych skrzyżowań położone w centrum naszego miasta. Niemniej te prace musimy przeprowadzić, żeby zakończyć właśnie spoinowanie tej kostki i dzięki temu, żeby ta kostka już więcej nie wypadała, tak jak to było miejsce w poprzednich latach, że poprzez ruch, poprzez to, że ona nie była właściwie zaspoinowana, tylko zasypana takim drobnym kruszywem, więc to powodowało, że podczas sprzątania ulic przez zamiatarki to kruszywo było wymiatane i powodowało bluzowanie tej kostki. Te prace będą prowadzone na tym skrzyżowaniu od 22 kwietnia do końca kwietnia. Będzie całkowite wyłączenie, zamknięcie tego skrzyżowania. Natomiast mam nadzieję, że dzięki temu, że funkcjonuje już ulica 24 sierpnia, która będzie dawała możliwość objazdu tego centrum i szczególnie dla ruchu tranzytowego pomiędzy Oleckiem a Sejnami tutaj na tym kierunku, objechanie centrum miasta, objechanie tego skrzyżowania nie będzie powodowało tak dużych perturbacji jak prace, które były prowadzone na tym skrzyżowaniu w zeszłym roku. I myślę, że w połączeniu z tym, że ulica Naniewicza jest ulicą otwartą i przepustową, że ten ruch na ulicy Kościuszki na tym skrzyżowaniu tych komplikacji aż tak dużo nie będzie.